Hiszpańskiego nakręciłem swój pierwszy właśnie film w 2003 roku. Może nie powinienem powiedzieć nakręciłem, bo nakręciliśmy. Nakręcenie filmów to zespół. I jak gdzieś tam powiedziałem właśnie w wywiadzie, że nakręciłem, to potem moi koledzy współpracownicy się obrazili, że przecież oni też przy tym byli. I jak powiedziałem wam, że nakręciłem swój film, teraz niedawno w Księstwo powstało, właśnie kosztowało około 3 miliony złotych, to swój pierwszy film nakręciłem za 300 złotych. I cały te 300 złotych to tak naprawdę poszło na alkohol. Na alkohol nie dla nas, nie dla mnie. Poszło na alkohol dla pana, od którego pożyczyliśmy kamerę. Ten pan kręcił nią wesela i przez 3 dni, jak kręciliśmy ten film, to on myślał, że chyba, że jest na weselu, bo wesele by wołał, żebyśmy mu dali wódki. Chyba czuł się jak na weselu i... A ty korzystaliście i kręciliście? A my kręciliśmy. Także i powstał taki film, właśnie Wiązanka się nazywał, adaptacja właśnie jednego rozdziału Niech żyje wolność, który notabene też został sfilmowany potem przez Barańskiego w tym filmie Księstwo. I to była taka pierwsza przygoda, ja tam zagrałem siebie, zobaczyłem, poznałem kulisy filmu. To było bardzo ważne doświadczenie, dlatego że zobaczyłem, jak trudno jest tak naprawdę zrobić film, który byłby sensowny. I też poznałem wiele jakby tych kulisów właśnie filmowych, zachęciło mnie to też do kręcenia filmów. I już następny projekt, Stacja Mirsk, adaptacja pierwszego rozdziału powieści Scyzoryk, kosztował już kilkadziesiąt tysięcy złotych, tu już byli sponsorzy, gdzieś to było już takie przygotowane wszystko. I dobrze aktorzy, chociaż w Wiązance też wystąpili profesjonalni aktorzy, gdzieś tam paru udało się namówić. Więc to wcale nie było takie amatorskie podejście. Niektórym nawet, na Piotrowi Maleckiemu, ten film bardziej się podoba za 300 zł niż ten za kilkadziesiąt tysięcy, więc wcale te pieniądze nie są aż tak ważne.